napić się alkohol. Co? Kiedyś napić alkohol. Tu masz ten. Mam jeszcze? Tak. Chwila przerwy, Beatka. No nic, dobra, nie ma przerwy. Dobrze, jesteśmy gotowi na kolejną wyprawę. Zdaje się, mamy kolejnego autostopowicza. A Hiro, jest mi bardzo miło, bo Hiro chyba czyta mojego bloga przeczytał. Tak, on wzdłuż i przecież, łącznie ze stopką i kodem źródłowym. Nie wiem, co to jest kod źródło. No, to czy to. No. Musisz się bardziej przesunąć. Jest mi bardzo miło, że ktoś to czyta, bo pisze okay. Naprawdę... Halo, Kluczyk, jedziesz z nami? Cześć, Klucznik. Cześć, jeszcze nie jadę z wami, ale zabieram następnego autostopowicza. Jest to Matelan. Przerzucam go do was. Dobrze. To już dzisiaj jechał z nami ktoś z... Dzień dobry. Mazur. Dzień dobry. My do Wałbrzycha? Cześć. Wałbrzych przez V. Wałbrzych przez V? Jedzie z nami? Wałbrzych. Zjedziemy do Wałbrzycha, Kalifornia. A gdzie jest Wałbrzych? Maszyciuszec. Gdzie jest Wałbrzych? Jeszcze jak raz. Gdzie jest Wałbrzych? Co? A nie, to był Białystok. Gdzie jest Wałbrzych? W którym miejscu, koło czego jest Wałbrzych? Wałbrzych koło Bostonu. Koło Bostonu. Massachusetts. Masa uciekł. Fajerwerki powiedziemy. Ej, naprawdę pytam. Właśnie, nigdy nie wiem, gdzie jest co koło czego. Dynamic, ja tylko wiem, gdzie jest Łódź, Warszawa. Pomorze, Podlasie. Dobra, Łódź, Pomorze, prawie to samo w sumie. No właśnie. No ale to gdzie jest ten Wałbrzych? W którym kierunku? To jest jak na Dolny Śląsk, tak? Z tego co wiem, Wałbrzych jest na Dolny Śląsk, też sobie ręki odciąć nie dam w sumie. A jak długo tam mieszkasz? W życiu tam nie mieszkałem, to co nazwa mi się podoba. Aha, oszukuje nas, patrz. Ale w internecie możesz być każdym, także tak możesz jest. Tak naprawdę mieszkać możesz w być każdym, New York City na przykład. Tak jest, możesz być każdym. Możesz witamy być cię każdym. W naszej ciężarówce, usiądź wygodnie, tam możesz sobie otworzyć... Twarde siedzenia macie jakieś. No, niewygodnie. Tak jest, no trochę skrochmalone, bo ja ostatnio jeździłem trochę sam. Niewygodnie, i zimno wyprać. I zablokowane mamy te klamki, nie wyjdziesz. Tak jest. To teraz będzie ciemno, rozumiem. No, teraz jeszcze do tego będzie ciemno, a Nitek prowadzi. O, kurczaki. No i masz tam z tyłu, jak widać. Mikrofale, masz ten. Opowiadaj, co tam porabiałeś w ostatnim czasie i gdzie co tam robisz w Wałbrzychu? A czekaj, a gdzie jest ten? Nie wiem, no. Wałbrzych koło Bostonu. Nie, on nas oszukuje, on nie jest wcale z Wałbrzycha, pewnie mieszka w Pcimiu albo gdzieś. Ja mam w sumie do was niedaleko, a czy jakbym był w Polsce, miałbym do was niedaleko, bo jest pod Tarnowski Gór jestem. Tak? To też z pod Tarnowski Gór, to drugi no, już. No tak, już drugi z pod Tarnowski Gór. Pozdrawiamy Tarnowskie Góry w takim Tarnowskie razie. Góry są fajne. A mieszkasz gdzie, za granicą gdzieś? No tak, miało podal Londynu w sumie. Aha, i tak będziesz tam mieszkał na zawsze, czy wrócisz? Plan jest taki, że po kupieniu mieszkania będę wracał do Polski jakieś jeszcze 5-6 lat, być może zobaczymy to. Chce ci się wracać do Polski? Takie zboczenie. Jesteśmy ze Śląska, z Jaworzna dokładnie. Znaczy ja z Rybnika. Chce ci się wracać do Polski, a radę materiał? No chyba tak wyjdzie, no zobaczymy co będzie, wiesz. Kobieta nalega. Kobieta czeka w Polsce na siebie, czy jest z tobą? Wiesz co, kobieta kończy studia i teraz do mnie dojeżdża, ale ona już wie, że chce wracać, także no. To jest właśnie Nitek pomysł, może powinniśmy mieszkać za granicą, byśmy mieli przynajmniej mieszkanie takie. No wiem, ale tak... Ja polecam, ja nie narzekam. A pracujesz tam też? Pracujesz? No nie, zarabia, siedzi i mu płacą. No nie, no może na bezrobociu jest. Ciekawe, czy jest, nie będę z freelancerem. Zostaliśmy dzisiaj, że to jest freelancerka. Nie, no pracuję. Aż tak dobrze nie jest. No to musi być do Niemiec jechać, żeby nie pracować. Ale potem wrócisz do Polski. Tutaj i co? Też się da, wiesz, ale ja nie z tych. No tak. Ale potem będziesz mieszkał gdzie? W Tarnowskich Górach? Wiesz co, raczej we Wrocławiu, ale to jeszcze wiesz, jeszcze się ustali. Ale fajnie. Też bym chciała mieszkać we Wrocławiu. Ale ja już miałem okazję mieszkać, bo tam studiowałem, także miasto już na tyle znam, żeby tam mieszkać. A co studiowałeś? Oj, za którym razem? Co? Za którym razem? Ale czy to skończyłeś, czy zaczynałeś? Czego ja nie studiowałem? Tak będzie łatwiej. Ale jest wygadany, czyli jakiś kierunek humanistyczny, czy nie?
Też były. Też. Ty patrz, gdzie jest detektyw, bo ja sobie pomyślę, że ich wszystkich znasz tak naprawdę. Nie, ale bo ja tak słyszę po kimś, czy ktoś studiował kierunki humanistyczne, czy nie. A po czym to słyszę? Bo mówić trzy zamiast trzy? Nie, bo tak potrafią, lawirują w gadce. Ja też tak zawsze lawiruję, ale wszystko mogę powiedzieć. Ale to co studiowałeś na... Od politologii przez hiszpański po informatykę, no wszystko było. Ale Wrocław jest fajny. Ostatnio byłam tam na tym, w escape roomach. Czy wiesz co, ja z Wrocławem ci powiem tak, że ja nigdy nie rozumiałem fenomenu Wrocław jako miejsce na wycieczkę, bo nie wiem co tam do końca oglądać, ale żeby tam mieszkać jest bardzo fajnie. No, jest tak fajnie, takie miasto, które żyje, nie? Tętni życiem. To jest bardzo rzadko spotykane w Polsce, żeby miasta miały i klimat, i jeszcze coś tam się działo. Gdybyś na przykład przyjechał do Jaworzna, w którym my mieszkamy, w nocy, to byś pomyślał, że tutaj nikt nie mieszka. Że to nie jest prawie 100-tysięczne miasto. Nie, w nocy tylko o 21. Nawet o 21. Totalnie. Staj mandat! Totalnie pusto tutaj o godzinie 21. Jak chcesz iść na kawę albo usiąść na piwo, to masz przerąbane, bo nie masz gdzie iść, nie? Bo to takie... Nikt nie dbał o to miasto pod względem jakimś tam rozwoju w stronę takiego właśnie jakiegoś kulturalnego. I kończy się tak, że potem jedna rozrywka to jest nie tak musi streamować. No, albo do Katowic trzeba jechać. Jestem zmęczony. Nie jestem zmęczony. Tak jest. Tak jest. Gram w quiz vanie, W ogóle niebezpiecznie, przyjeżdżasz do miasta i na nitko można wpaść, no. Proszę? Nie można do mnie wpaść, bo ja z domu nie wychodzę. Nitek z domu nie wychodzi, właśnie mówię. Mówiłam przed momentem, jak ciebie nie było, Nitek, że w życiu byś mnie nie zdradził, bo musiałbyś wyjść z domu. A no chyba, że liczysz na to, że ja wyjdę. No już miałem tutaj napalone 18, która pisała. No to powiedz jej, żeby... Ej, Nitek, jeszcze ona do mnie nie pisała. Do ciebie? Nice. Pisała do ciebie? Nie mogę być pewny, bo skasowali zanim przeczytałem. Kurde. Ej, ale fajnie, patrzcie, to znalazło takie miejsce, gdzie jest mnóstwo mężczyzn i sobie tutaj tak szuka. No to takie dobre taktyczne posunięcie w sumie. No nie, ale ona kanał powinna założyć, a nie tylko pisać. No i tak. Powinna ten, słyszałam, ostatnio o tym rozmawialiśmy, że przecież ten można za dotację się rozbierać. Że takie są. Nie, no tego nie można. Za to się banuje akurat za teraz już regulaminy się pozmieniały. Tak, nie możesz mieć nawet dekoltu dużego. W teorii. Zawsze możesz powiedzieć, że to pośladki masz. Jak się opierasz, to po czyjś pośladkach i sterujesz, że to nie jest twój dekolt. No tak mogą mówić na przykład. Nie. Tarnowskie góry to te w okolicach Tarnowa. Kto tak powiedział? Nie wiem, tam jest napisane, kto to powiedział. On już pijany chyba, nie wiadomo. No, chyba nie. I kiedy następnym razem przyjeżdżasz do Polski? A przybywasz w ogóle tak co jakiś czas? Bo moim zdaniem przybywanie. W roku jestem, wiesz? Tylko to teraz zależy od tego, jak urlopy akurat będą, bo teraz to jest takie trochę wariactwo u mnie w firmie. No, ale podejrzewam, że koło marca będę. To nice. Nie, jedyny okres, kiedy mnie nie ma, to na święta, no. No tak. Kiedy cię nie ma? Zjeżdżam. Tak, bo na święta nie ma żadnej opcji na urlopu mnie w firmie, bo jest wariactwo totalne. Aha. Trzeba dużo ludzi gonić do pracy, na nich krzyczeć, wtedy nie ma urlopu. Komentek jest pan. Kurde. To przerąbane, to nie spędzasz świąt w domu. Ja bym tak nie mogę. No. Ja to jestem straszne, ja to uwielbiam takie kłótnie rodzinne o to, że nie posprzątane i o to, żeby nie No, to jest magia świąt. To od razu wiadomo, że są święta, bo jest jakaś spinka na linii tego... Ale wiecie, jak jest fajnie, ściągacie rodzinę do siebie i idziecie do pracy, oni się kłócą, wy macie spokój. No właśnie. A ja głupi zawsze biorę wolno w Wigilię. Nie bierzesz, zawsze idziesz w Wigilię rano do pracy, żeby nie robić pierogów. Nie, zawsze tak robisz. Nie. Tak, nie, zawsze ja robię te pierogi. 1000 dla ciebie. Pyszne były. No nie wiem, tysiąc, jakie tysiąc? 1000 pierogów. 100. Nigdy już nie znam nikogo, kto zjada tyle pierogów. Ja też nie znam, to jest 100 tyle, na... Ile ty? 100 na 6 lat. 100 na nitka. No. Ja uwielbiam pierożki, ale bez przesady. Halo. Zjadę takie ilości pierogów, że naprawdę to jest nie. Spokojnie, Nitek, ja rozumiem, ja dalej mam pół zamrażarki pierogów od mamy. Tak na pół roku starczają. To kiedy przyjeżdżamy? Kiedy jedziemy? Gdzie jedziemy? No do Matelana. No, jedziemy, ale do Tarnowskich Gór, tak? Do Wałbrzychu. Ja zapraszam, wpadajcie do Londynu. Nigdy nie byłem w Londynie, ale chciałem zobaczyć. Kiedyś byłem w Anglii i w Szkocji w sumie, ale tak. No nie tak. Tak na długo to nie byłem. A to długo już tam jesteś? A jak leciałeś do tego? Na tą premierę, to gdzie to leciałeś? Jak na Elite Dangerous, a to gdzieś koło Londynu. To w Londynie byłem tyle co z lotniska i co mnie wywieźli z załogi gdzieś tam. Nie pamiętam. Nie w Cambridge.
Gdzie to premiera była wtedy? To pieniądze. Jasne. Co? Ja już jestem tutaj z 3-4 lata, już trochę będzie. 3-4 lata? No, strasznie długo. Ja chyba tak nie mogłam. A jesteś tam jeszcze z jakimś ziomeczkiem czy coś? Jesteś z jakimś ziomeczkiem czy tam sam tak siedzisz? Teraz tu już trochę znajomych mam, nie? Na początku było tak, że przyjechałem z kolegą, potem wrócił, a sam zostałem, no ale teraz tu już wiesz, teraz tu już leci. Cześć, żywy GMM. Cześć. To fest, ja bym tak, no nie wiem, teraz to bym tak umiał, kiedyś byłem bardziej towarzyski. Kiedyś akceptowałem, że ktoś ze mną siedzi gdzieś, a teraz to tak nie. No nie wiem, nie wiem, czy bym, nie wiem, tak nie. Nikt by akceptował, żeby nie było nikogo, nie? No, nie. Świetnie byś się czuł, gdybyś tak mógł siedzieć sam w pracy. Sam w pracy? No, żeby ale gdzie? Tak, nie, no, żyć gdzieś tak samotnie, tak z daleka gdzieś tam, to kiepsko. Bez mnie na przykład. Tak w Bieszczadach. Nie mam. W Bieszczadach. W Bieszczadach. No tak rzucić te streamy i wyjechać w Bieszczady. A tam światłowodu nie ma bez sensu. Nie ma. Nie ma, no byłaby straszna strata w ogóle dla ludzkości. Co byście zrobili wtedy, gdybyśmy nie jeździli ciężarówkami i w ogóle jakieś... Dobra, ruch. Wypadek chyba. Prawie wypadek, nie było wypadku wcale. Nikogo nie telepało. Jest zupa, materiałowi się nie czknęło. Uważaj, Intek. No jadę powolutku. Stresujesz mnie. Nie stresujesz. Ja nie jestem dobrą osobą. Na razie dobrze się bawimy. Sam nie grałem jeszcze w tego ATS-a, gdzie gramy tu z widzami, widzowie są autostopowiczami. Ja się w ogóle zaczynam bać zjechać z głównej drogi. Jakaś ciemność, kurczę, nie wiadomo gdzie jedziemy. Opie. I tak się zatrzyma i może ci zrobić krzywdę. No właśnie, będę delikatny. Dziękuję, że jestem większy, dzięki. Nie tak mówi, że będzie. Nie tak mówi, że będzie delikatny, ale nie wyszło. Super, jakieś opuszczone kamieniołomy, kurczę. Tak jest. Zostawiamy cię tutaj, będziesz musiał sobie dowrócić tam z powrotem do drogi. Nie zabróć sobie bucików na tym, na... Trochę jak Jaworzna wygląda. Trochę jak Jaworzna, no tak właśnie mi wiecie, jest Jaworzna. Zostanę ci na wycieczkę do Jaworzna, jak przyjedziesz też, tutaj. Też mamy kamieniołomy. Także, jako że dobiegliśmy, mam nadzieję, że pomogliśmy ci w twojej wyprawie. Dziękuję ci bardzo. Ja tam zaraz za rogiem mieszkam, już blisko. Dzięki wielkie. Serdecznie. I ewentualnie, gdybyś jeszcze się wybierał, a my jechali, to oczywiście zapraszamy. A tymczasem. Ja się zabiorę. No, następne zlecenie. I jedziemy poszukiwać następnych autostopowiczów. Do następnego, bajo. No, pa, hej. User was moved out of your channel. Co tam? Tutaj ding 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 go za łóżko. Wow, Ej, uciekł mi. Jaki łotr. Ty łap serdaku. Weżę tutaj, ślimaku, łobuziaku. O kurde, ty ślimaki mi grasują. Ej, zmieszały mi się gatunki i mamy w ogóle jakiegoś ślimaka, którego nie mogę schwytać. Kurczaki są, chickeny, dobra. Bier go tutaj.